Spośród miast położonych na Suwalszczyźnie tylko stolica subregionu umieszcza w raporcie dość szerokie dane dotyczące stanu zdrowia mieszkańców. W raporcie z Augustowa i Sejn nie znaleźliśmy tego rodzaju informacji, choć zdają się być z punktu widzenia mieszkańców istotne. Co zatem doskwiera mieszkańcom Suwałk? Plagą tutejszej społeczności pozostają choroby układu krążenia. Według raportu o stanie miasta Suwałki pod opieką lekarską w minionym roku z tego właśnie powodu pozostawało ponad 16 tysięcy dorosłych pacjentów. Istotnym schorzeniem pozostają również dolegliwości obejmujące układ mięśniowo-kostny oraz tkankę łączną. Te przypadłości dotyczą blisko 11 tysięcy pacjentów. Ogółem z opieki lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w minionym roku skorzystało ponad 30 tysięcy dorosłych Suwałczan. To nie najlepiej świadczy o warunkach społeczno-ekonomicznych, stylu życia mieszkańców i czynnikach środowiskowych, w jakich mieszkańcy funkcjonują. U blisko 4 tysięcy lekarze POZ wykryli różnego rodzaju schorzenia, które wcześniej u nich nie występowały. Raport wskazuje również na sporą grupę osób, które cierpią na choroby obwodowego układu nerwowego. Problem tego rodzaju dotyczy aż 5 tysięcy pacjentów. Niewiele mniej mieszkańców miasta ma dolegliwości związane z przewlekłą chorobą układu trawiennego. Z uwagi na przewlekłą chorobę układu trawiennego pod opieką lekarską pozostaje ponad 4300 osób. Z chorobami tarczycy zmaga się ich ponad 3 tysiące. Podobna ilość cierpi na cukrzycę. Zaskakujące nieco są dane dotyczące chorób nowotworowych. W 2022 roku z powodu tego rodzaju zmian leczonych było ponad 1900 pacjentów, to w minionym roku było ich poniżej 1600, ale przede wszystkim zmieniła się ilość osób, u których wykryto po raz pierwszy tego rodzaju schorzenie. W 2022 roku zmiany nowotworowe zdiagnozowano u 337 pacjentów, a w kolejnym roku to 195 nowych przypadków. Trudno jednak budować na tych liczbach jakiekolwiek wnioski. Problemy zdrowotne dotyczą jednak nie tylko dorosłych. U dzieci również stwierdzane są zmiany nowotworowe. W ostatnim pełnym roku diagnozę taką usłyszało 16 rodzin. Zaledwie o 3 mniej niż rok wcześniej. Najwięcej diagnoz wśród dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia dotyczyło zniekształceń kręgosłupa. Na drugim miejscu są alergie.